Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 61 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 39 wersetu od 2 do 7. Rzekłem, będę pilnował dróg moich, aby mnie zgrzeszył językiem nałożę na usta wędzidło dopóki naprzeciw mnie jest występny o nie miałem zamilkłem pozbawiony szczęścia lecz moja boleść wzmogła się na nowo serce w mym wnętrzu rozgorzało gdy rozważałem zapłonął w nim ogień język mój przemówił o panie mój kres pozwól mi poznać i jaka jest miara dni moich bym wiedział jak jestem znikomy Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi, i życie moje jak nicość przed tobą. Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością. Człowiek jak cień przemija. Na próżno tyle się niepokoi, gromadzi, lecz nie wie, kto to zbierze. Rozdziały od siódmego do dziewiątego księgi powtórzonego prawa podkreślają ważność całkowitego oddania się Bogu. Posłuszeństwa Jego przykazaniom oraz uzależnienia od Jego łaski i miłosierdzia. Przypominają również o konsekwencjach zapomnienia o Bogu i oddania się bałwochwalstwu. Gdy Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do Ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed Tobą. Hitytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Chiwitów i Jebusytów. Siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od Ciebie. Pan, Bóg Twój, oddaje Tobie, a Ty je wytępisz, obłożysz je klątwą. Nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki, ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, gdyż odwiodłaby Twojego Syna ode mnie, by służył cudzym Bogom. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić. Ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, a szery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał Was i znalazł upodobanie we Was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan Was umiłował. I chcę dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw lecz który odpłaca każdemu z tych, co go nienawidzą, niszcząc ich. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj wypełniać. Zasłuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie będzie Ci Pan, Bóg Twój, dochowywał przymierza i miłości, które poprzysiągł przodkom Twoim. Będzie Cię miłował, błogosławił Ci i rozmnoży Cię. Pobłogosławi owoc Twojego łona i owoc Twojego pola, Twoje zboże, moszcz oliwę, przychówek od Twych krów i pomiot od Twoich owiec, na ziemi, co poprzysiągł Twoim przodkom, że dają Tobie. Obfitsze błogosławieństwo otrzymasz niż inne narody. Pomiędzy ludźmi i pomiędzy trzodami Twoimi. Nie będzie niepłodnego ani niepłodnej. Pan oddali od Ciebie wszelką chorobę. Nie ześle na Ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich, których byłeś świadkiem, a ześle je na wszystkich, którzy Cię nienawidzą. Wytępisz wszystkie narody, które Ci daje Pan, Bóg Twój. Nie zlituje się Twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich Bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla Ciebie. Jeśli powiesz sobie, narody te są ode mnie liczniejsze, nie zdołam ich wytępić, nie lękaj się ich. Pamiętaj, co uczynił Pan Bóg Twój faraonowi i wszystkim Egipcjanom. Pamiętaj o próbach ogromnych, które widziały Twoje oczy, o znakach i cudach, o mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu, którym wyprowadził Cię Pan Bóg Twój. Tak samo uczyni Pan, Bóg Twój, wszystkim narodom, których Ty się lękasz. Nadto jeszcze Pan, Bóg Twój, będzie zsyłał na nich szerszenie, a że reszta, która się przed Wami ukryje, wyginie. Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan, Bóg Twój, jest pośród Ciebie. Bóg wielki i groźny. Zwolna i potroszę, wypędzi Pan, Bóg Twój, te narody z przed Twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie. Pan, Bóg Twój, wydaje tobie, wywoła wśród nich ogromne zamieszanie, aż wyginą do szczętu. Królów ich wyda w twe ręce, abyś wytracił ich imię pod niebem. Nikt się z nich nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz. Posągi ich bogów spalisz. Nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie usiedliło, gdyż Pan Bóg twój się tym brzydzi. Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy, jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną. Obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą. Pilnie przestrzegajcie wykonania każdego polecenia, które ja wydaję dzisiaj, abyście żyli, rozmnażali się i weszli w posiadanie ziemi, którą Pan poprzysiągł waszym przodkom. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Pan, Bóg Twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby Cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w Twym sercu. Czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie? Utrapił Cię. Dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust pana. Nie zniszczyło się na tobie twoje odzienie, ani twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat. Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna. Tak pan Bóg twój wychowuje ciebie. Strzeż więc nakazów Pana Boga twego, chodząc jego drogami, by żyć w bojaźni przed nim. Albowiem pan Bóg twój wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze. Do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, figowca i drzewa granatu. Do ziemi oliwek, oliwy i miodu, do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie, do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywana jest miedź. Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga Twego, za piękną ziemię, którą ci dał. Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu Twoim, lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja Ci dzisiaj daję. A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz. Gdy Ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto. A gdy wzrosną Twe dobra, niech się Twe serce nie unosi pychą. Nie zapominaj o panu, Bogu Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoi przodkowie, chcąc Cię utrapić i wypróbować. Aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro. Obyś nie powiedział w sercu, To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo. Pamiętaj o Panu, Bogu Twoim, bo On udziela Ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł Twoim przodkom. Lecz jeśli zapomnisz o Panu, Bogu Twoim, i pójdziesz za bogami cudzymi, aby im służyć i oddawać im pokłon, oznajmiam ci dzisiaj, że zginiesz na pewno. Jak te narody, które Pan wygubił sprzed twego oblicza, tak i wy zginiecie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga Waszego. Słuchaj Izraelu, ty dzisiaj masz przejść przez Jordan, aby wydziedziczyć narody większe i mocniejsze od ciebie. Miasta ogromne i umocnione pod niebo, lud mocny i wysoki, synów Anaka, znanych ci o których słyszałeś. Któż się ostoi wobec synów Anaka? Niech ci więc dzisiaj będzie wiadomo, że Pan, Bóg twój, kroczy przed tobą jak ogień trawiący. On ich zniszczy, On ich poniży przed tobą. Prędko ich wypędzisz, wytępisz, jak ci to przyrzekł Pan. Nie mów w sercu, gdy Pan, Bóg Twój pokona ich przed Tobą, dzięki mej sprawiedliwości dał mi Pan te ziemię w posiadanie. Bo z powodu nieprawości tych ludów Pan wypędził je przed Tobą. Nie dzięki Twojej sprawiedliwości, ani prawości serca Twojego przychodzisz wziąć ich kraj w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych ludów Pan, Bóg Twój wypędził je przed Tobą a także aby dopełnić słowa przysięgi danej twoim przodkom abrahamowi izaakowi i jakubowi wiedz że nie ze względu na twoją prawość pan bóg twój daje ci tę piękną ziemię na własność bo jesteś ludem o twardym karku pamiętaj i nie zapomnij jak na pustyni pobudzałeś do gniewu pana boga swego od dnia, kiedy wyszedłeś z ziemi egipskiej, aż do przyjścia na to miejsce, byliście oporni względem Pana. Na chorebie do gniewu pobudzaliście Pana, i rozgniewał się na Was Pan tak bardzo, że chciał Was wytępić. Gdy wszedłem na górę, by otrzymać kamienne tablice przymierza, zawartego z Wami przez Pana, i czterdzieści dni oraz czterdzieści nocy przebywałem na górze, nie jedząc chleba. Nie pijąc wody, dał mi pan dwie kamienne tablice, pisane palcem Bożym. Były na nich wyryte wszystkie słowa, które wyrzekł do was pan na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia. Pod koniec czterdziestu dni i czterdziestu nocy dał mi pan dwie kamienne tablice tablice przymierza. I rzekł do mnie pan: Wstań. Zejdź stąd prędko, bo niegodziwie postąpił twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu. Szybko zeszli z drogi, którą im zaleciłeś. Uczynili sobie posąg ulany z metalu. I dalej mówił do mnie pan: Widzę, że ten naród jest narodem o twardym karku. Pozwól, że ich wytępię. Usunę ich imię pod niebem, a z ciebie uczynię naród mocniejszy i liczniejszy od nich. Odwróciłem się i zszedłem z góry, a góra płonęła ogniem, trzymając w rękach dwie tablice przymierza. Ujrzałem wtedy, że grzeszyliście przeciw Panu, Bogu swojemu, czyniąc sobie cielca ulanego z metalu, tak prędko odstąpiwszy od drogi, którą wyznaczył wam Pan. Wtedy pochwyciłem obie tablice i rzuciłem oburącz, aby je potłuc na Waszych oczach. I leżałem przed Panem, jak za pierwszym razem, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jadłem chleba, nie piłem wody za cały ten grzech, którego się dopuściliście, czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, i pobudzając go do gniewu. Przeląkłem się bowiem, widząc gniew i zapalczywość, jakimi zapłonął na Was Pan, także chciał Was wytępić. Lecz wysłuchał mnie Pan jeszcze i tym razem. Na Aarona również pan bardzo się rozgniewał, chcąc go zgładzić. Lecz w tym czasie wstawiłem się także za Aaronem. A rzecz grzeszną, którą uczyniliście, cielca, chwyciłem, spaliłem w ogniu, połamałem, starłem na drobny proch i wrzuciłem do potoku wypływającego z góry. W Tabera, Massa i kibrothattawa jeszcze drażniliście pana. Gdy wysłał was Pan Skadesz Barnea, mówiąc Idźcie, posiądźcie ziemię, którą wam dałem. Wzgardziliście nakazem Pana, Boga swojego, nie byliście Mu wierni i nie słuchaliście Jego głosu. Opornie postępowaliście względem Pana od dnia, kiedy was poznałem. Zanosiłem błagania do Pana przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Zanosiłem błagania, bo Pan zamierzał was wyniszczyć. Modliłem się do Pana, mówiąc: Panie nasz, Boże, nie zatracaj ludu swego i swego dziedzictwa, któreś uwolnił dzięki swej wielkości i wyprowadził z Egiptu mocną ręką. Pomnij na sługi Twoje, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie zwracaj uwagi na upór tego ludu, na jego nieprawość i jego grzech, aby nie mówiono w kraju, z którego nas wyprowadziłeś. Pan nie może doprowadzić ich do kraju, który im przyrzekł z nienawiści ku nim wyprowadził ich, aby pomarli na pustyni. A oni są przecież Twoim ludem, Twoją własnością, którą wyprowadziłeś z ogromną mocą i wyciągniętym ramieniem. Jezus już po raz kolejny zapowiada swoją mękę i śmierć. Ewangelista Jan. Chcę w ten sposób upewnić nas, czytelników Jego dobrej nowiny, że śmierć Jezusa była Jego suwerenną decyzją, podyktowaną jedynie miłością do każdego z nas. Przeczytajmy Ewangelię według Świętego Jana, rozdział 12, wersety od 20 do 50. A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili Go mówiąc, Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, Uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Na to tłum mu odpowiedział. Myśmy się dowiedzieli sprawa, że Mesjasz ma trwać na wieki. Jakżeż ty możesz mówić, że trzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to jest, ten Syn Człowieczy? Odpowiedział im więc Jezus. Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Chociaż jednak uczynił on wobec nich tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego, aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który powiedział: Panie, któż uwierzył naszemu głosowi, a ramię Pańskie komu zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znów powiedział Izajasz. Zaślepił ich oczy i twardymi uczynił ich serca, żeby nie widzieli oczami, oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił. Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę jego i o nim mówił. Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w niego uwierzyło. Ale z obawy przed Faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi, bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał, a kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ojciec, który mnie posłał, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie jego jest życiem wiecznym. To co mówię, mówię tak, jak mi ojciec powiedział. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok". do usłyszenia.